Hi, nazywam się Damian Michalski, jestem coachem gastronomii oraz autorem programu szkoleniowego Jak w ciągu 7 dni dobrze przygotować kelnera. Przez ostatnie 12 lat pracowałem w restauracjach, hotelach i kawiarniach w Wielkiej Brytanii. Kiedy pracowałem tam w gastronomii, jeden z pierwszych szkoleń, jakie każdy pracownik musiał odbyć, oprócz szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, był kurs budujący świadomość niepełnosprawności i dyskryminacji w miejscu pracy. W moim pierwszym filmie, w którym mówiłem o obsłudze różnych grup osób, które najczęściej odwiedzają nasz lokal, wspominałem, że w stosunku do osób niepełnosprawnych w wielu miejscach obsługa popełnia jeszcze wiele błędów. Osoby niepełnosprawne to potencjalna i często niedoceniona grupa klientów hoteli i restauracji. W Polsce funkcjonuje przekonanie, że osoby niepełnosprawne nie dysponują funduszami, dlatego nie warto o nie zabiegać. Przekonanie to jest zdecydowanie błędne. Bardzo duża część tej grupy to osoby czynne zawodowo, osoby, które potencjalnie mogą odwiedzić Twoje lokale wraz z rodzinami, przyjaciółmi, opiekunami. Są to najbardziej lojalni klienci, którzy wracają do miejsc, gdzie są dobrze obsłużeni. W naszym kraju, oprócz przeszkód architektonicznych, osoby niepełnosprawne napotykają na niestety bariery społeczne. Przełamanie ich jest często trudniejsze od pokonania barier architektonicznych. A przecież wystarczy tylko odpowiednio dobrze przeszkolony personel i dokonanie drobnych zmian w procedurach, by klient z niepełnosprawnością czuł się komfortowo w hotelu, restauracji czy kawiarni. Zaprosiłem do mnie Huberta, który również jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, aby opowiedział nam o swoich doświadczeniach w obsłudze w punktach gastronomicznych. Zapraszam Ciebie teraz do obejrzenia mojej rozmowy z Hubertem. Cześć Hubert. Cześć. Dziękuję Ci bardzo, że wziąłeś udział w moim filmie. Proszę powiedz mi oczywiście z Twojego punktu widzenia, jakie największe błędy popełnia obsługa w punktach gastronomicznych w stosunku do takich osób jak Ty? Największym błędem moim zdaniem jest spojrzenie na nas, na osoby niepełnosprawne z góry. Jakby spojrzenie z takim pytaniem, co oni tutaj robią, jakim prawem oni tutaj są i skąd na to mają fundusze. Powiedz mi, jak myślisz, skąd bierze się przyczyna, że te osoby zachowują się tak, a nie w inny sposób? Wydaje mi się, że główną przyczyną tego wszystkiego jest brak świadomości, że osoby niepełnosprawne mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować i żyć jak każdy zwykły obywatel tego kraju. I że możemy korzystać z życia najlepiej jak potrafimy i bawić się, spędzać czas ze znajomymi i żyć jak każdy zwykły człowiek. Okej. Pamiętasz, kiedy ostatni razem się spotkaliśmy, opowiadałeś mi historię twojej przyjaciółki, która w niewłaściwy sposób została potraktowana przez obsługę w jednym z punktów gastronomii. Możesz mi jeszcze raz to opowiedzieć i oczywiście tym, którzy nas oglądają? Spoko. Cała historia polegała na tym, że moja przyjaciółka nie została zauważona przez pracowników lokalu i po prostu została pominięta w obsłudze wszystkich gości. Przez to była dosyć przykra sytuacja i myślę, że nie powinna mieć miejsca w XXI wieku. Zgadza się. Powiedz mi, proszę, gdybyś miał dać jakąś radę dla wszystkich tych, którzy pracują w gastronomii, dla obsługi, to jaka by była ta rada Ciebie? Nie bójcie się nas, znaczy nas w sensie ludzi niepełnosprawnych, bo jesteśmy normalni, żyjemy normalnie, cieszymy się życiem i jesteśmy otwarci na wszystko. Nie zamykajcie się na nas i
Jesteście tacy klientami jak inni, tak? Tak, dokładnie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak byś ocenił poziom otwartości, obsługi teraz obecnie w Polsce, tak w stosunku do osób niepełnosprawnych? Poziom otwartości poprawia się, ale nie jest on do końca odpowiedni taki, jak powinien być. Okej. Dziękuję Ci bardzo za udział. Mam nadzieję, że wszystko to, co dzisiaj powiedzieliśmy, ktoś usłyszy i przez to poprawimy w jakiś sposób poziom obsługi osób niepełnosprawnych w Polsce. Dziękuję Ci bardzo. Jak Hubert wspomniał, nie jest tak źle, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co takiego możesz zrobić, aby osoby niepełnosprawne dobrze czuły się w Twoim lokalu, chcesz mieć dobrze przeszkolonych personel, który wie, jak się zachować w stosunku do osób, które mają różne rodzaje niepełnosprawności, zapraszam Ciebie do mojego programu szkoleniowego. Wiemy, jak trudno w obecnym czasie o dobrze przeszkolonych pracowników, dlatego ten program stworzyłem z myślą o Tobie. Zapraszam również Ciebie do obejrzenia mojego następnego odcinka, w którym dowiesz się, jak kelner może być dobrym sprzedawcą. Dziękuję za dzisiejszy czas. Damian Michalski, coach gastronomii. I'll see you later.